Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej. Dzień dobry Państwu. Dorzuciła się Pani na stypendium wolności dla Mateusza Kijowskiego? Nie, nie dorzuciłam się. Jak to? Wszyscy się dorzucali. Nie wsparło Pani w potrzebie? Jakoś nie mam takiej potrzeby. Przed świętami? Nic. Ja rozumiem. Wie Pan, ja chyba byłam jedną z pierwszych osób, które dość krytycznie podchodziły do jego stosunku, do jego alimentów. Będziemy mogli spokojnie, bez stresów bytowych przeżyć święta, powiedział Mateusz Kijowski, a Leszek Miller spytał, czy Sylwestra również, bo pan Mateusz zebrał 32 tysiące złotych. Może starczy. No, wam by się przydały pieniądze, ale to o tym później. No, Money.pl policzyło, że to wystarczy na rok alimentów, albo na 2 tony karpia, albo na święta dla ponad 30 rodzin, tudzież na luksusowy wyjazd do Emiratów dla 2 osób. Czy szczerze mówiąc, zaczęłabym na jego miejscu od alimentów. Uważam, że jedną z podstawowych obowiązków każdego ojca jest to, że jeżeli ma dzieci, to zapewnić im funkcjonowanie. To tego lidera opozycji mamy już za sobą. Przejdźmy do kolejnego. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówi o pani tak. Ona jest świeżym przewodniczącym, to jest kwestia dotarcia się. Dotarła się pani? Czy przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na doświadczenie Grzegorza Schetyny, no to szczerze mówiąc, on tym przewodniczącym też jest niecałe 2 lata. Wcześniej był oczywiście pełnił różne funkcje w partii, ale nie był przewodniczącym. To jest raz. A po drugie, nie każde doświadczenie jest dobre. Trzeba zawsze o tym pamiętać. Platforma ma sporo doświadczeń, ale nie wszystkie są dobre. No właśnie, ale Grzegorz Schetyna otwiera przed panią ramiona, przed panią, przed całą Nowoczesną, a pani się jakoś tak boczy. Czy chyba myślę, że Grzegorz Schetyna nie rozumie jednej rzeczy, że oczywiście wrogiem naszym jest Prawo i Sprawiedliwość, ale Platforma Obywatelska jest konkurentem i może być jako konkurent również naszym partnerem, jeżeli będzie miała taką wolę, ale taką prawdziwą wolę, a nie pozorną. No pani mówi, że jest konkurentem, przepraszam, a Schetyna unika tego słowa. Jaki tam konkurent? Konkurentem, rywalem, przeciwnikiem, to jest wrogiem PiS. Jest PiS. Wrogiem nawet. Natomiast konkurentem jest Platforma i z konkurentem można zawierać sojusze, sojusze taktyczne, można zawierać koalicje. Ja uważam, że ta koalicja jest Polsce potrzebna, wynika z naszej odpowiedzialności. Natomiast wroga, no że pokonać. Sojusze taktyczne to zawierał Brutus z Juliuszem Cezarem. No, ale potem się to źle skończyło. No właśnie, dla Juliusza Cezara. Panią obsadzam tutaj w roli Brutusa raczej. Rozumiem. Nie wiem skąd takie odniesienie, ale oczywiście jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to moje intencje są całkowicie szczere. Uważam, że Polska potrzebuje... że powinna zginąć jak Kartagina. Uważam, że powinna być koalicja ze względu na to, że tego wymaga od nas odpowiedzialność za Polskę, ze względu na to, że to, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o rządy PiS-u, jest niepokojące. Nie mówiąc już o tym, że potrzebna w każdym państwie jest równowaga. Równowaga wymaga tego, żebyśmy mieli w różnych miejscach różną władzę, a ponieważ PiS poza tą władzą, która wynika z demokratycznych wyborów, czyli mam na myśli Sejm, Senat, Prezydent, Rząd, sięga również po władzę, która nie wynika z demokratycznych wyborów, czyli Trybunał Konstytucyjny, sądy, telewizja publiczna, media publiczne. W związku z tym trzeba gdzieś ich ograniczać i samorządy są dobrym miejscem. No dobrze, to pani będzie ich ograniczać, jeśli oczywiście ludzie się na to zgodzą. Natomiast chcę jeszcze trochę o tej współpracy porozmawiać, bo Grzegorz Schetyna zaproponował taką formułę, którą mój wydawca określił jako Komitet Centralny PON, czyli Platformy i Nowoczesnej. To miało być takie połączone prezydia klubów. Ja nie do końca rozumiem, ale może pani nam wyjaśni, o co chodziło. To znaczy, co miałoby być? Jeden wspólny klub Nowoczesnej i Platformy, tudzież miałoby być jakoś to inaczej zrobione? Myślę, że żeby to wytłumaczyć, to musiałby pan zaprosić tutaj Grzegorza Schetynę. Ja, jak wiadomo, odrzuciłam tą propozycję. Uważam, że wspólne prezydium by się nie sprawdziło. Jesteśmy partią, która ma inne wartości, inny program. Przypomnę, że prezydium organizuje pracę klubu. Klub zajmuje się między innymi przygotowywaniem ustaw stosunkiem do tych projektów, które są złożone w Sejmie. W związku z tym, jaki miałoby sens wspólne prezydium, nie widzę. Natomiast uważam, że potrzebne są wspólne działania. I zaproponowałam już, żebyśmy się spotkali tak na początku mówi, stycznia. Ale Ryszard Petru mówi co innego. Mówi, że to nie jest czas na dąsy, pani Katarzyno. No, on się będzie starał namówić was do podjęcia współpracy z Platformą. Więc ja powiem w ten sposób, że po pierwsze głos przewodniczącego jest drogowskazem wskazującym kierunek partii. Wszystkie pozostałe głosy są tylko głosami w dyskusji. Czyli to pani jest tym drogowskazem, ale pani jest rzeczywiście jak klasyczny drogowskaz. Nie kroczy drogą, którą wskazuje.
wskazuje. Aczkolwiek nie, wręcz odwrotnie, zawsze podążam tą drogą, którą wskazuje, natomiast uważam, że ja stawiam, wie pan, ja uważam, że co pewien czas w polityce potrzeba zerwać kurtynę i pokazać, jak jest. I dlatego dość jasno mówię o takich rzeczach, jak że to Platforma jest konkurentem, natomiast PiS jest wrogiem. Ale może ludzie dość tego jasno, nie chcą wiedzieć. Ludzie nie chcą wiedzieć, jak się robi kiełbasę. Ja rozumiem. Natomiast ja uważam, że bardzo wielu Polaków właśnie wręcz oczekuje, że dlatego to ich, co ich zniechęca do polityki, to jest to, że wszyscy politycy uważają, że kręcą. To jest pisowskie podejście do polityki, które pani prezentuje, ja je rozumiem. Znaczy, mi się wydaje, że PiS bardzo kręci, w związku z tym nie wiem, gdzie pan widzi tą szczerość w ich wykonaniu. Nie, oni są dość, oni się tam nie uśmiechają, gdzie trzeba. Oni nie mówią o tym, że trzeba będzie kochać, że teraz czas na miłość i tak. Są święta, więc na pewno jest to czas na miłość. Miłość do Ryszarda Petru, polityczna miłość do Ryszarda Petru, to chyba kwitnie u was. Czy przede wszystkim słyszałam, że Ryszard Petru zajmuje się w tej chwili pisaniem planu Petro, czyli konkurencji dla planu Morawieckiego. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, dlatego że rzeczywiście biorąc pod uwagę to, co Morawiecki proponuje, no to warto zaproponować coś bardziej konkretnego. Będę go w tym wspierać. Gazety donoszą o straszliwych konfliktach w Unii, niewielkiej w sumie Nowoczesnej. Czy wie pan, ja tylko jedną powiem, że pan lubi takie odniesienia, zdaje się, starożytne, że... Bo jestem starożytny, ja ich wszystkich pamiętam. Obrońcy Troi się zagapili, ja się nie zagapię. W Troi rzeczywiście mnie również nie było, ale pani się nie zagapi, no dobrze, ale i co w związku z tym? Nie wpuści może pani Kamili Gasiuk-Pichowicz na szefową Kamila, klubu? Kamila, przepraszam bardzo, Kamila jest osobą, której zaufały, z którą doceniają miliony Polaków i to jest bardzo duża wartość. Myślę, że w klubie też sobie zdają z tego sprawę. W ogóle Nowoczesna stoi jakby marką, jaką są kobiety Nowoczesne i to wszystko jest oparte w Nowoczesnej na co partnerstwie. Po prostu. Na partnerstwie i mamy bardzo fajnych też panów, chciałam powiedzieć. I u nas nie ma, ja powiem w ten sposób, czas paprotek w polityce się skończył, czas kobiet paprotek się skończył. Natomiast Kamila ma pewne cechy, które są bardzo ważne. Ma determinację, wiedzę, skuteczność. Oraz, i to zostanie docenione. Bliska wam w sumie Gazeta Wyborcza, niezwykłą wręcz konfliktową. Powiem w ten sposób, jest skłócona z całym klubem. To jest nieprawda. To, co jest napisane w gazecie.pl, jeśli chodzi o tą informację z naszej Rady Krajowej, jest tak bzdurna, jak ilość posłów, którą tam napisano 24. Temu panu się nawet tego nie chciało sprawdzić. No dobrze, ale może akurat w innej sprawie miał rację. Nie miał racji. Nie mówiąc już o tym, że należałoby z tak zwanej rzetelności dziennikarskiej sięgać do więcej niż jednego źródła. To może ja spytam, żeby nie było, że nie sprawdzam. Joanna Schmidt nie jest już członkiem zarządu, bo sama zrezygnowała z kandydowania, choć nie takie były plany, o czym pani doskonale wie. A Paweł Rabiej, no wasz kandydat najpierw na prezydenta Warszawy, teraz na wiceprezydenta tego miasta, nawet nie został wybrany. Czemu się pani nie wsparła pani Pawła Rabieja? Adama Szłapkę pani wspierała? Więc po pierwsze, Paweł Rabiej został na mój wniosek szefem Rady Politycznej, które zapowiedziałam na konwencji wyborczej. To się nazywa wyborczej. Taka nagroda pocieszenia. Nie, to jest ważne ciało, które zbiera wszystkich przewodniczących regionów, które zabiera cały zarząd i również zewnętrzne, również osoby albo osoby z partii, które mają się zajmować między innymi wskazywaniem kierunku programowego, kierunku politycznego. Jest to bardzo ważna funkcja. Rozmawiałam z Pawłem Rabiejem przed tą Radą Krajową, tak to ustaliliśmy. Co więcej, jeśli chodzi o Joannę Schmidt, to przypomnę, że jest wiceprzewodniczącą ALDE i sama zadeklarowała, że się skupi na tym. To zostawmy tylko to. Ile macie długów? Pytam o partię, a nie o panią. Nie tyle, ile informuję o tym. Onet, wymagalnych nie mamy żadnych. Jak staram to? Się ogarniać rzeczywistość. A co jest z tymi 5 milionami długów, o których pisałem? To jest akurat bzdura. Mhm. I 900 tysięcy za spotę do Passatu. To jest kolejna kwestia. To proszę powiedzieć, ile macie długów? W sumie zobowiązań mamy chyba około coś trochę ponad 2 miliony, ale to nie wynika tyle z... Nie, macie kredytu do spłacenia. Więc ja mówię o kredycie i mówię o zobowiązaniu do Polsatu. Były długi za siedzibę partii? Za nie, za siedzibę nie było żadnych długów, za siedzibę większość płacimy na bieżąco. W ogóle płacimy nasze zobowiązania na bieżąco, aczkolwiek muszę przyznać, że Ryszard Petru zostawił pustą kasę. No jak przystało na ekonomistę. Ale wie pan, teraz ja jestem matematykiem i staram się to ogarniać. Myślę, że będzie dobrze. Ale to jest jakiś paradoks, że partia założona przez ekonomistów może być pierwszą, która ogłosi bankructwo. Nie ogłosi bankructwa. Staramy się dzięki naszym sympatykom działać. Dotychczas nie mieliśmy żadnych problemów. No to skąd się biorą te wszystkie doniesienia? Nie tylko doniesienia prasowe. Głosy członków Platformy. To nawet Joanna Scheuring-Wielgus, osoba, której nie podejrzewam o to, że zna się na pieniądzach. Platformy czy Joanny Scheuring-Wielgus? Przepraszam, Nowoczesnej. Joanna Scheuring-Wielgus, którą nie podejrzewam o to, że zna
się na pieniądzach, mówi, że kasa jest pusta i myślę, że Ryszard przynosił pieniądze, a pani ich nie przyniesie. Przy pieniądze, jeżeli już, to dawali nam w ramach ustawy o partiach politycznych nasi sympatycy, nasi wyborcy. Bardzo ich za to cenimy. Jeżeli mogę, to każdego mogę poprosić o to, żeby wsparł nas, zapraszał nas na nowoczesna.org, wspiera i wsparcie Nowoczesnej, dlatego że uważam, proszę że państwa, warto, bo Nowoczesna jest potrzebna. Jeśli nie wsparli państwo jeszcze Mateusza Kijowskiego, to mogą państwo na przykład wesprzeć Nowoczesną, a jeśli chcą państwo posłuchać dalszej części ale rozmowy... Ale może jeszcze, póki jesteśmy tutaj na antenie, chciałabym złożyć życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla wszystkich słuchaczy. Pamiętajmy o tym, że to są wspaniałe, rodzinne święta i takich wszystkim życzę. Wzruszyłem się trochę. Zapraszam wszystkich na rmf24.pl i na interi.pl. A teraz, skoro jesteśmy tylko przy internetach, sobie przetrę oko, to chwilowo jeszcze nie wzruszenie, tylko mnie jakaś wpadła rzęsa albo inne takie stworzenie. Ja myślałam, że wzruszyły pana moje życzenia, ale to do pana redaktora również kieruję oczywiście. Ale to w drugim oku to już prawdziwa uda się kręci. Szczególnie, że wiem, że będzie pan się cieszył możliwością zrobienia czegoś smacznego na stół wigilijny no na pierwszy, drugi dzień świąt. Skoro już mnie pani prowokuje, no to tak, u pani na wigilii rozumiem tatar. Nie, tatar, u mnie na kaczka. Wigilii bardzo tradycyjnie pierogi z kapustą i z grzybami. U mnie się barszczyk z łóżkami. Łóżka robi zresztą świetne moja mama z grzybami, które w sezonie. Do tego będzie na pewno... W Łodzi w sezonie na Piotrkowskiej? Nie na Piotrkowskiej, tylko poza mamy działkę nam poza miastem i tam w okolicach jest bardzo dużo grzybów. Tam macie grzyby na działce. W okolicach jest bardzo dużo grzybów. Chyba halucynogenne. A, to chyba u pana. Ja nie mam działki. Dlatego nawet pan grzybów halucynogennych nie ma. Dlatego że ja muszę rano przychodzić trzeźwy. Do tego na pewno będą ciasta dobre, które zrobi na przykład moja córka, która też lubi piec. Tak, tak, właśnie słyszałem o tym, że pani wykorzystuje wszystkich i dookoła matkę, no niestety córkę. Jestem zajęta. Oczywiście. Ale za to zawsze ja smażę karpia, to jest już tak stały. Zawsze robię ten kompot wigilijny, który zresztą nikt specjalnie nie uwielbia, natomiast jest elementem tradycji. Też nawet moja 14-letnia córka powiedziała, że kompot jej się wyłącznie z... Już nie powiem, z czym kojarzy, bo będzie później w internetach hulało. No dobrze. No panu się wszystko kojarzy, od grzybków halucynogennych. Nie, mnie to się kompot. Wszystko z jedzeniem kojarzy właściwie. To prawda, też. Ale wie pani, że w tym roku podwójnie można w Wigilię jeść tego tatara, co tego pani uwielbia? Nie wiem, dlaczego. Po pierwsze, primo, że w ogóle w Wigilię można, a sekundo, albo po drugie primo, jak mawiam, dlatego, że jest niedziela. Ale wie pan, że ja jestem właściwie tradycjonalistką i zasadniczo ja uwielbiam te potrawy wigilijne, szczególnie pierogi z kapustą i z grzybami mojej mamy. I, tradycjonaliści to na pasterkę chodzą, a nie wsuwają pierogi. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja bym w ogóle chciała przenieść to, co się je na Wigilię, na inne dni nawet. Szczególnie właśnie pierogi i barszczyk z łóżkami. Moja świętej pamięci ciocia, gdy mnie chciała zatrzymać u siebie, gdy mówiłem, że jeszcze wyjeżdżam, mówi, a szkoda, że wyjeżdżasz, bo właśnie chciałem zrobić pierogi z grzybami i z kapustą, no to zostawałem jeszcze dwa dni. No więc tutaj się już, że tak powiem, widzę nić porozumienia. A mieliśmy rozmawiać o polityce, ale właściwie ta polityka taka strasznie nudna. Nie, no. Dobrze, skoro pani chce jeszcze o premierze, ale wrócimy jeszcze do świąt, dobra? Wrócimy. No to niech pani powie szybko, co ma pani do powiedzenia o premierze Morawieckim. Dobrze, no więc... Czekam na ekspozę Katarzyny Lubnauer. Nie, no. Wie pan, mamy nowego premiera, natomiast jeżeli tak spojrzymy rzetelnie, kto rządzi, no to nikt chyba nie ma wątpliwości, że nie ma prezesa nad prezesa, a Mateusz Morawiecki może być co najwyżej jego prorokiem, tylko że jest jeden drobny problem. To nie jest raczej typ Mahomet, tylko typ Mahdi z Pustyni i w Puszczy. Natomiast tak całkiem poważnie, mam wrażenie... Erudycja Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość i prezes liczyli na to, że będą mieli delfina, czyli jakiegoś następcę. Ja uważam, że on się szybko zużyje, a fakt, że się zgodził na to, żeby jego oficerem prowadzącym był Marek Suski, już w ogóle jest... A to słabe było z tym oficerem prowadzącym. No przepraszam bardzo, jaka jest rola Marka Suskiego? Chyba nie powie mi pan, że będzie doradzał Mateuszowi Morawieckiemu. To bym powiedział, że nie wiem, dozorcą kimś takim, stróżem. Drugą stronę smyczy będzie trzymał. No dobrze, dobrze, ale też oficer prowadzący naprawdę to słaby. No ze strony Nowogrodzkiej. Przed świętami trzeba być miłym podobno do ludzi. No to jeżeli chcemy coś powiedzieć o pozytywnego o Marku Suskim, to bardzo ładnie rysuje. A to jest rzeczywiście autentyczne. No i podobno, zresztą sam twierdził w wywiadzie ze mną, że potrafi na przykład zrobić makijaż, potrafi zrobić perukę. To wykształcenie ma takie. Tak, ma wykształcenie technikum teatralne, chyba coś takie. Takie tak, pomaturalne, to jakieś studium było, tak, pracował w Teatrze Wielkim. Ha, tak, ha, tak. Perukami, tak? No rzeczywiście jakoś tak. To specjalnie przygotowanie odpowiednie na szefa gabinetu politycznego. Charakteryzator, no. Będzie dobrze, będzie dbało o to, żeby wszystko dobrze wyglądało. No dobra.
to te pani złośliwości już mamy za sobą. To teraz mam coś pewno pozytywnego powiedzieć o kimś. Wcale nie, tam wszyscy mówią coś pozytywnego, to niech pani powie lepiej, bo pani oczywiście jest taka niewierząca zupełnie, co mnie to tak trochę wzdraga. Ale ja powiedziałam dość jasno, że ja zazdroszę tym, którzy mają dar wiary. Mówię o tym, że pani nie wierzy w świętego Mikołaja. Skąd pan wie, że nie wierzy w świętego Mikołaja? Jestem głęboko przekonana, że pod moją choinką będzie mnóstwo prezentów i że one będą wspaniałe. A co pani przyniesie, święty Mikołaj? Czego się pani spodziewa? Właśnie to jest ciekawe, ponieważ w tym roku nie mam zielonego pojęcia, bo zwykle to sobie sama większość prezentów kupowałam w ramach... W ramach niewierzenia, w ramach niewiary w świętego Mikołaja natomiast pani sobie sama kupuje prezenty. Natomiast w tym roku wszystko to ogarnia córka, w związku z tym nic nie wiem, co tam będzie. A pani w takim razie nie pomaga świętemu Mikołajowi? Pomaga, muszę jeszcze kupić jakiś prezent dla córki, żeby miała jakąś niespodziankę. To nie można powiedzieć w radiu rzeczywiście, nawet w internetach, bo przecież zaraz sprawdzi to młode, to wszystko sprawdzają. No właśnie, w związku z tym nie zdradzę, co to będzie. Dobrze, w takim razie ja zdradzę, że to już czas na koniec tej rozmowy. No nie, niemożliwe. Tak, w ogóle mnie, szczerze mówiąc... Tak szybko nam upłynęło. Tak, jak pani zaczyna rozmawiać o jedzeniu, to ja się robię głodny, nie jadłem śniadania. Dobrze, że jeszcze o winie nie rozmawialiśmy, bo wtedy już byśmy w ogóle nigdy nie skończyli. No dobrze, właśnie, a propos, mamy tutaj coś? Nie mamy. No to skoro rzeczywiście nie mamy tutaj nic, a mój wspaniały realizator też nic nie ma i kręci głową z niedowierzaniem, że chciałem o to spytać, to rzeczywiście pora kończyć tę rozmowę. Dziękujemy bardzo serdecznie. To jeszcze raz spełnienia wszystkich życzeń na święta i na Nowy Rok. Wie pani, że nie można wszystkich życzeń sobie spełniać, bo to dopiero byłby koszmar. No dobrze, to przynajmniej spełnienia niespełnionych jeszcze dotychczas marzeń. Bóg zapłać. Do widzenia. Do widzenia państwu.